Nazywam się Iwona Siuty. Mam dwa obiekty, domek góralski Górski Chyr i wynajem pokoi Libertine. Znajduję się w Zakopanem. Proszę w takim razie powiedzieć, jak ocenia Pani pierwszy miesiąc wakacji pod kątem turystycznym oczywiście. Bardzo dobrze. Brakuje łóżek, brakuje miejsc, brakuje rąk do odbierania telefonów. Mam już teraz około 3000 maili, na które nie jestem fizycznie w stanie odpowiedzieć. Wszystkim gościom przepraszam. Jest naprawdę bardzo wielki ruch w Zakopanem. Goście przyjeżdżają chyba już z każdego zakątka Polski tutaj i słyszę przez telefon praktycznie tak coś prawie już jak płacz w głosie, że już prawie 100 telefonów, proszę Panią, dzisiaj wykonałam i nie ma nigdzie wolnego miejsca. Także wygląda to bardzo dobrze dla nas, niekoniecznie dla gości, bo naprawdę zaczyna brakować miejsc. Czy można w takim razie pokusić się o sformułowanie, że pandemia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania turystyką? Definitywnie. Tak. Rozmawiając z naszymi gośćmi, goście, którzy są zaszczepieni, goście, którzy nie są, po prostu nie chcą ryzykować wyjazdu, boją się kwarantanny, wiedzą, że niektóre kraje nie akceptują nawet tych szczepionek, mimo to muszą zrobić testy, nie wiedzą, czy im się, czy na przykład plany rządowe się nie zmienią w trakcie, jak też już miałam takich gości, wrócili z wakacji, mielibyśmy poniedziałek w pracy i okazało się, że mają 2 tygodnie kwarantanny w Polsce, no bo to tak jest teraz, jak jest. Więc definitywnie Polacy wybierają Polskę. Dzisiaj miałam gości, z którymi rozmawiałam, którzy powiedzieli, że od lat nie spędzali wakacji w Polsce i to jest jedyny powód, dlaczego trafili do mnie. Po prostu się nie odważyli wyjechać zaszczepieni za granicę. Okay. Naprawdę potrzebują odpoczynku, nie chcą sobie już dokładać. Wiemy już, że lipiec był owocny pod kątem rezerwacji. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy na kolejne miesiące, na sierpień, ale też na jesień? To znaczy tak, jeśli akurat chodzi o moje dwa obiekty, to wyrywkowo zostało mi jedna doba tu, dwie doby tam. Jak na razie wszystko jest wynajęte do końca sierpnia i już się zaczynają rezerwacje na wrzesień. Wspomnę jednak, że dochodzi też do odwołania rezerwacji, przesunięcia terminów i to też jest coś niestandardowe w porównaniu do poprzednich lat. Ja tak długo nie prowadzę działalności, ale już mam jakąś mniej więcej orientację. Na przykład miałam gości, którzy w dniu wyjazdu, pani pytała, czy może zabrać pieska ze sobą, zgodziłam się, płakała przez telefon, pani jechała z Krakowa do mnie, pies zapakowany w samochodzie, zabawki pieska zapakowane i przed chwilą zadzwonił sanepid, czy ktoś ją podał. Jako pierwszy kontakt i właśnie się dowiedziała, że ma 2 tygodnie kwarantanny, płakała. Więc to się zdarza. Też co jest nowego w tym roku, porównując do poprzednich lat, ludzie najpierw robią rezerwacje, a później dopiero składają wniosek o urlop. Więc nagminnie mi się zdarza, że wypełniona jestem po brzegi, a później dzwonią, przepraszają, że jednak nie dostali urlopu, no ale sobie już 3, 4, 5 miesięcy wcześniej zarezerwowali miejsce przy Krupówkach, tylko dzwonią mi kilka dni przed, że niestety nie dostali urlopu. Nie? Liczyli na to, że jednak dostaną. Mhm. Więc to jest też taka ciekawostka, nowość. Bardzo popularne są bony turystyczne. Widzę, że goście, jeżeli mają obiekt do wyboru z bonem lub bez, to raczej przechylą się w stronę tego, który akceptuje bon turystyczny. Ja akurat akceptuję. Więc definitywnie bony turystyczne pomagają nam, hotelarzom. No na pewno dodają też odwagi gościom. Dają jakiś powód, że jednak może pojedziemy. Czy z perspektywy rozmów z gośćmi można powiedzieć, że dzięki programowi bonu turystycznego częściej wyjeżdżają osoby, które do tej pory nie podróżowały chociażby po Polsce?
Po prostu te wakacje spędzali najczęściej w bliskim otoczeniu domu, a teraz decydują się na taki wyjazd? Definitywnie, tak. Widzę, szczególnie rodziny, które mają kilkoro dzieci. To sami nawet czasami mówią, że latami nie byli, nie tylko w Zakopanem, w ogóle na wakacjach. Tak więc na pewno jest to duża pomoc dla takich rodzin. No i szczególnie, jeżeli obieg akceptuje, no to już są przeszczęśliwi. Także ja myślę, że to jest wytchnienie psychiczne, duchowe, fizyczne definitywnie. I co zauważam, goście, którzy przyjeżdżają, to naprawdę oni potrzebują odpoczynku mentalnego. My wszyscy. Więc dzikie tłumy w Zakopanem, nie wiem, czy pomagają w takim odpoczynku. To, że dzisiaj stoją po 7, po 8, po 12 godzin jadąc do Zakopanego, na jednych gości właśnie jeszcze czekam. Jest to zmęczenie. Jednak jak dotrą na miejsce, góry mają swój urok, mają jakąś magię. Definitywnie Polska stanęła na mapie Polaków.